Cześć kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z Mierzymy. Dzisiaj będę mierzyć firmę New Chic. Jest to stronka internetowa, gdzie możemy zamawiać tanio, naprawdę tanio ubranka. Ja kiedyś już próbowałam te rzeczy, ale bardzo, bardzo dawno temu. I odezwali się do mnie, zapytali, czy chciałabym dla nich nagrać filmik. Pomyślałam sobie, czemu nie? Ciuchów nigdy za wiele. Także mam tutaj rzeczy, mam buty i różne tam ciuszki. Zobaczymy jeszcze dokładnie. Ja już zapomniałam, co ja zamówiłam, bo to było chyba z jakieś 2 tygodnie temu. Jestem trochę przeziębiona, także mam trochę inny głos. Słuchajcie, zacznę od tej koszuli, dlatego że ja tą koszulę już raz założyłam i bardzo, bardzo jest fajna. Ja ją wzięłam w rozmiarze 2XL i ona jest troszeczkę taka bardziej oversize'owa na mnie. Świetna biała koszula. Wydaje mi się, że takich koszul jest no nigdy za wiele. Z długim rękawem. Ona jest troszkę dłuższa z tyłu i ma tutaj takie frędzelki. Ja ją ubrałam na wyjście na dyskotekę i sobie ją tak zawiązałam, żeby była takim crop topem i z tyłu była taka przedłużana, no po prostu super wygląda. Myślę, że właśnie do spódniczki czy do jeansów tak na luźno spokojnie można ją założyć i naprawdę świetnie wygląda. Jest naprawdę ekstra, także i na pewno będę ją często, często nosić. Materiał jest świetny, nie jest sztuczny, także to jest ta koszula. Następnie mamy buciki. Wzięłam sobie takie buty, nie za wysokie, słuchajcie, takie, abym miała do wyjścia gdziekolwiek w sumie, tak naprawdę, jak będę chciała wyglądać tak bardziej casualowo, bardziej elegancko, ale żeby mi było nadal wygodnie. I to są takie buty, słuchajcie, w 2 odcieniach, beż i czerń. I one nie mają za wysokiego obcasa, ten obcas jest też taki bardzo stabilny, nie jest za cienki. Także takie buciki, ja je sobie wzięłam w rozmiarze 39, ja mam tak 38, 38,5, ale czasami zawyżam rozmiar, jeśli chodzi o te chińskie rzeczy, dlatego że no te buty czy ubrania przychodzą zawsze troszkę małe, więc jeden rozmiar większy zawsze sobie biorę, bądź pół. Takie buciki, naprawdę bardzo ładne, eleganckie, brakuje mi w sumie takich w mojej szafie. Także to były te buty. Tutaj mam jeszcze oddzielne opakowanie. I już sprawdzamy, co my tu mamy. Mamy kolejne, co my tu mamy? Czy to są buty? Tak, to są kolejne buty. Z tego co pamiętam, to będą to botki. I myślę, że super właśnie na teraz jesień, na wiosnę się sprawdzą na takim fajnym, grubym obcasie. I słuchajcie, tak one wyglądają. Bardzo porządne, bardzo ładne. Z tyłu jest taki ala zamsz. Tutaj je się zapina. I one tutaj jest taka właśnie ala skóra. W środku jest taki troszeczkę misiu, także one nie są takie bardzo, nie będzie nam w nich zimno, są troszkę ocieplane. Także bardzo ładne, słuchajcie, do spodni mi się wydaje, że fajne, zakryte buty, bo te już takie, te są bardziej sandały, ale te myślę, że teraz na tą pogodę będą idealne. I zobaczcie, nie za wysokie, myślę, że bardzo fajne. Kolejna rzecz, otwórzmy i zobaczmy, co ja tutaj wybrałam. Aha, to jest koszula, ale super jest ta koszula, słuchajcie, strasznie mi się ona spodobała na stronce. Czy ona ma guziki? Tak, ona jest na guziki i ona ma wstawki takie koronkowe, zobaczcie. Na rękawach, jak również na samym dole i to jest taka długa, długa, oversize'owa koszula, którą można spokojnie założyć na wyjście, na randkę. Wystarczy się przepasać paskiem, moim zdaniem, ponieważ jest długa. I właśnie te falbany tutaj z tą koronką uważam, że wyglądają przecudownie. Fajny materiał, powiem Wam,
Spodziewałam się bardziej czegoś takiego sztucznego, ale to jest naprawdę bardzo, bardzo porządny materiał, tak samo jak ta biała. Tą białą już prałam i powiem Wam, że nic się z nią nie stało, nie ma tu żadnych nitek ani nic takiego. No świetna jest ta, o tu jest nitka, nie ma tu żadnych, ale to nie, nie ciągła się, tylko po prostu była. Także słuchajcie, taką oversize'ową koszulę, tunikę, ja bym, ups, coś mi się tutaj rozwaliło, ja bym spokojnie, ja bym założyła do takiej koszuli przepasaną paskiem wysokie buty, takie do kolana bądź za kolano i uważam, że po prostu super, super, nawet na randkę. Kolejna rzecz, też coś czarnego, ja wzięłam tylko czarne rzeczy i białe. Co my tu mamy? Aha, okej, okay. To jest, słuchajcie, coś innego. To jest, tu jest zameczek, tak. To jest taka ala sukienka, bardzo elegancka, ona jest maxi, ale słuchajcie, ona ma takie rozcięcie tutaj, żeby było widać nam właśnie, co mamy pod spodem. I ona świetnie widziałam na zdjęciu, dziewczyna miała jeansy, po prostu jeansy ładne, niebieskie i na to miała to. I po prostu świetnie to wygląda. Uważam, że jest to coś innego, a ja lubię takie bardziej unikatowe rzeczy niż po prostu, wiecie, top i jeansy. Myślę, że coś takiego naprawdę super będzie wyglądać. Ja oczywiście dodałabym tutaj w talii pasek. To jest rozmiar XL. To też był rozmiar XL. Tak? XL? Czy ja wzięłam sobie specjalnie większy? Bo już nie pamiętam. Nie, XL. Tylko tą chyba rzecz, tą białą chciałam taką bardziej oversize'ową, więc wzięłam ją w rozmiarze 2X. Ale z tego co widzę, te XL-ka będzie na mnie, więc akurat tutaj jest spoko. Zobaczymy, jak się będzie prezentowała właśnie na ciele. Kolejna rzecz, słuchajcie, to wzięłam sobie stanik. I powiem Wam, że często na tych, tych chińskich wow, okej, okay. Przedłużka, to jest mega dodatek, mega dodatek. Za takie coś trzeba zapłacić i szukać. Wziąłam sobie stanik, bo często na tych stronach właśnie chińskich rozmiary są maksymalnie do D. A ja mam taki różny rozmiar, w zależności od firmy. Ja wzięłam sobie rozmiar 80H i mówię, wziąłam dość, on jest dość duży, ale zobaczcie jaki jest piękny. Zobaczcie jaki jest piękny. Taki beżowy z bordowymi wstawkami na grubych ramionczkach. Koronka. Wzięłam, może on być na mnie za duży, a może i nie. O, jaki ładny tutaj. Ja, queen. Mamy tutaj koronę. Może być na mnie dobry. Można tutaj sobie wstawić też chyba pady. No i tak, właśnie wzięłam w takim większym rozmiarze, bo wiedziałam, że jak wezmę rozmiar E, bo taki przeważnie noszę E, czasami F, to nie, to na pewno będzie za mały. Ale myślę, że ten będzie na mnie ok. No. I fajnie, że jest ta przedłużka. Tutaj mamy 4 zapięcia plus dodatkowo 4, mamy 8. Myślę, że to też się przyda do innych staników. Także świetnie. Oni mają bardzo dużo naprawdę staników dla dużych piersi. I jeżeli mi się sprawdzi ten stanik, to sobie zamówię osobiście więcej, dlatego że mają tam całkiem inne staniki, po prostu fajnie wyglądają, ładne są. Często właśnie biuściaste dziewczyny mają problem ze znalezieniem odpowiedniego stanika, ładnego stanika, tak żeby nie czuć się jak stara baba, tylko po prostu być dalej sexy i tak dalej, więc wzięłam jeden do przetestowania i zobaczymy, jak będzie się sprawdzał. Mam ostatnią rzecz w kolorze navy blue i to są spodnie. Takie spodnie na gumce, ja uwielbiam takie spodnie, z wysokim stanem, można tutaj w szlufki dać sobie paseczek,
One są takie, wiecie co, ja sobie wzięłam coś takiego do pracy. Uwielbiam takie spodnie, one są wygodne, bo to jest taki materiał jak trochę dres, mają kieszonki też. Trochę jak dres, taki elastyczny, taki a la leggings, ale jednak nie wyglądają one jak, wiecie, jak leggings, tylko wyglądają jak eleganckie spodnie. Także jestem strasznie ich ciekawa. No, to co? Mierzymy. Ok, kochani, i mam ten stanik na sobie. Jest świetny, jest on mocno zabudowany. Jest w idealnym rozmiarze, także ja, jak jestem taka EF, no to ten H jest idealny, także przynajmniej już teraz znam swój rozmiar. Na pewno sobie zamówię więcej takich staników. Podoba mi się to, że on jest taki dość szeroki tutaj, co nam wygładza idealnie tutaj talię. Nie widać nam tutaj żadnych boczków, nic nam się nie wylewa. Bardzo, bardzo ładny. Zobaczcie, jak pięknie wygląda. Taki króciutki gorsecik. Założyłam też te spodnie, strasznie mi się podobają, są mega wygodne. One mają tutaj takie właśnie ala spięcia, tak żeby tak, takie marszczenia, żeby tak było tutaj swobodnie, nawet jak właśnie mamy trochę brzuszka, to nam się tutaj fajnie ukryje. Myślę, że można takie spodnie nosić do crop topów, bo teraz tak jak patrzę na siebie, to w sumie spoko to wygląda nawet do takiego krótkiego topu. Bądź właśnie na bluzkę do pracy, nie wiem, może nawet nie do pracy, wszędzie w sumie tak naprawdę można w takich spodniach wyjść. Także świetne. Teraz sobie przymierzę do tego może to, żeby Wam pokazać, jak to dokładnie wygląda. Zobaczcie, jak świetnie wygląda. Nie wiem, jak to nazwać, czy to jest bluzka, czy to jest sukienka. Tutaj mamy rozcięcie na jedną nogę. Bardzo fajnie tutaj wszystko przylega. Jedyny mankament, jak dla mnie, to to, że trzeba ją będzie prasować, bo ja nie cierpię prasować. Ale bardzo ładnie się prezentuje. Z tyłu jest zamek. Ja w sumie ogarnęłam bez otwierania i zamykania zamka. Powiem Wam, że świetnie wygląda. Jestem zachwycona. Ubiorę sobie też buty. I pokazuję Wam z bucikami. Wygodne. Myślę, że właśnie do takiego outfitu ekstra. Ja bym wypierdzieliła ten pasek jedynie, bo on mnie denerwuje. Nie wiem dlaczego. Jakoś mi on trochę nie pasuje. Ale nie wiem, czy mi się tylko tak wydaje. Dajcie mi znać. No i tak się prezentuje ta cała stylizacja. Ja jestem oczarowana. Natomiast osobiście chyba bym założyła coś jaśniejszego pod tą sukienkę. Wydaje mi się, że jaśniejsze jeansy lepiej by wyglądały. Ale super, to mi się strasznie podoba. Bardzo mi się podoba ta tunika. Nie wiem cały czas, jak to nazwać. A tak wygląda ta koszula. Zobaczcie, ona bez robienia niczego wygląda po prostu tak. Ja sobie tylko muszę tutaj zapiąć te rękawy. Tył jest przedłużany. Ma tutaj te frędzle, które można sobie związać tutaj, wiecie, skrócić i tak dalej. Ale właśnie co ja lubię, co ja ostatnio z nią zrobiłam, to właśnie ją tutaj tak skręciłam. Przez co te sznurki tutaj idą tak do przodu. I tak to wygląda. Moim zdaniem tak wygląda o wiele bardziej dziewczęco. Świetna, po prostu jest ta koszula świetna i to dodaje mega akcentu jej. Okej, i mamy tą koszulę. Powiem Wam, że strasznie mi się podoba. Nawet w ten sposób, nawet bez żadnego paska. Wydaje mi się, że po prostu jest piękna. Ta koronka, to wszystko, no tak to przepięknie wygląda. Ten tył jest też troszkę przedłużony. Mam też te sandałki na sobie. Lepiej będę wyglądać, jak będę opalona, ale póki co jest jak jest. Oczywiście koszulę mogę sobie troszkę odpiąć, tak aby się czuć bardziej swobodnie. I założę pasek. Jakiś taki pierwszy z brzegu. Tak, aby podkreślić sobie tylko tutaj talię. O, zobaczcie, jak fajnie wygląda. No moim zdaniem jest przepiękna. Przepiękna koszulo, sukienka. Takich rzeczy mi brakuje czasami
właśnie na wyjście. Teraz może jest trochę za zimno już na takie ubranie, ale myślę, że na lato będzie ekstra opcja. I tak się prezentuje całość. Buciki ekstra. Tak się prezentują. Niby zwykłe, ale niezwykłe. Bardzo wygodne. Moim zdaniem bardzo oryginalne. Także kochani, tak to wygląda. Kocham tą koszulę. I czy z paskiem, czy bez, uważam, że naprawdę bardzo elegancko wygląda. Fajnie, że troszeczkę mi prześwituje tutaj tatuaż. No, taka bardzo jest dziewczęca, taka urocza, wiecie? Podoba mi się. Więc tak, jeśli mam być szczera, to podobało mi się wszystko. Naprawdę wszystko. Dawno nie byłam tak pozytywnie zaskoczona ubraniami z Chin. Czasami zamawiam sobie coś z AliExpress i 99% przychodzi chłam. Po prostu szmaty. Cienkie, prześwitujące, źle wykończone, gdzieś ciągnące się, zły rozmiar. A tutaj tak naprawdę wszystko wzięłam w dobrym rozmiarze, oprócz stanika, bo bielizna to jest taki jeszcze, no nie wiem, temat może, no nie wiem, w każdym razie ja ten stanik mam na sobie, jestem zachwycona nim, na pewno sobie kupię więcej na bank. Zaraz wchodzę na tą stronę i kupię sobie, bo ja przeważnie kupuję moją bieliznę w Ann Summers, a tam stanik kosztuje około 30 funtów, a na tej stronce na pewno połowa ceny, chociaż nie pamiętam, jest tu napisane? Wszystko po chińsku. Ale nie pamiętam, jaka była cena tego stanika, na pewno nie 30 funtów i super, super się w nim czuję, bardzo czuję się taka bezpieczna w nim, nic mi się nie wylewa z tyłu, piersi bardzo ładnie leżą, ale nie mam chyba ulubionej rzeczy z tego całego mierzymy, dlatego że wszystko mi się podoba, wszystko mi się podoba, naprawdę wszystko. Nie ma rzeczy, która by mi się nie sprawdziła, która by na mnie źle leżała, czy nie pasowała mi. Więc kochani, ja wam załączam wszystko na dole. Mam nadzieję, że to mierzymy wam się podobało. Dajcie znać, czy zaglądniecie na tą stronę, czy was zainspirowałam. No i która rzecz wam się jakby najbardziej podobała, tak jak powiedziałam. Mi jest ciężko stwierdzić, może najmniej te buty, te botki, ale to tylko i wyłącznie przez ten pasek z przodu. Bo wydaje mi się, że bez tego paska ta noga wydawałaby się troszkę dłuższa. A tak to taki ten pasek trochę skraca tą kostkę. No nie wiem. Także taka moja opinia. Bardzo wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Pa!